Dzień dobry. Witam. Tak. Fajny, miły, mroźny poranek. Jest minus 10. Minus 9. Prognozy mówiły o tym, że będzie nawet minus 13. Proszę, właśnie rozpaliłem. O, taki szary ten dym, ale to dlatego, że rozpalałem korą brzozową. Niestety Marta musiała wrócić do domu, więc odwiozłem ją ze zwierzakami, z sierściuchami w niedzielę do domu. Posiedziałem ze dwa dni, ale jakoś mnie nosi i stwierdziłem, że wracam na siedlisko i trochę popracuję. Ciekaw jestem bardzo, co to za zwierzak tu maszerował. Zobaczcie, to jest naprawdę duży ślad. No to co, teraz wiercę otwór, tak żeby móc przełożyć pręt i skręcić to na śruby. Czyżbym trafił na jakiś gwóźdź? No jest to możliwe. Byłoby szkoda. Pręt muszę przyciąć na jakieś 26 cm. Napręt dobrze jest nakręcić sobie nakrętki, tak, bo jak tutaj przycinam, no to najczęściej niszczę to wejście do gwintu i mógłbym nie nakręcić w łatwy sposób.
No to mamy kleszcze już skręcone. Zobaczcie, co się dzieje na zewnątrz. No po prostu aż trudno uwierzyć, że rano przez moment było minus 10. Bo teraz świeci pięknie słońce. Jest po prostu ślicznie, aż oczy bolą. Ciekaw jestem, jaka temperatura się zrobiła. A termometr, a nie, termometr wcale nie jest w słońcu. To może pokażę prawdę. Aha, pokazuje plus 2. Ale jak się stanie w słońcu, to jest, mówię wam, plus 10. Jak nic. Nic, tylko wyjąć leżaczek i się opalać. Ale nie ma tak lekko. Do roboty. Z jednej strony do drzewa. Mam nadzieję, że drzewo wytrzyma. O. Tam jest zaczepiona właśnie drabina. I ta linka asekuracyjna. No i co? Włażę zrzucam, tak naprawdę problemem jest tylko ta czapa betonowa, a potem cegły. Cegły nawet zobaczę, możliwe, że będę je zsuwał sobie tutaj po tej stronie dachu, bo tu jeszcze jest trochę śniegu, także nie powinien się porysować. Zobaczcie, jaka ciekawostka. Pod betonem były osy. A jak wygląda siedlisko z góry? Fajnie. Ha. Nieźle. No dobra, najgorzej to z tym betonem, bo on jest trochę zazdrojony. A cegły, jak już będę wydłubywał, to będę je sobie po prostu wrzucał w ten luft, bo jest wyjątkowo duży, więc nie mam problemu. Działam. W dupę zimno. Zobaczcie,
pod tą cegłą, ile jest biedronek, czy też tych żuczków azjatyckich. A połowę komina już za mną. Głupia sprawa, tak bez komina. Muszę jeszcze tą dziurę, która powstała, czymś przykryć. Myślę, że najlepiej będzie dać papę. Dwa baliki. Mam nadzieję, że wiatr tego nie zbije. Lekkie nie jest. No cóż, trochę dziwnie wygląda ten dom bez komina, ale nie martw się, wróci komin. Na środku wygląda to tak. Tam już mogę sobie spokojnie zrzucać cegły. Problem tylko jest jeden, że nie do końca spokojnie. Bo ten komin opierał się jeszcze o tą górną łatę. I jak ja zwalałem te cegły, to poczułem, że on jakby drgnął. I rzeczywiście on drgnął, bo nie kojarzę, żeby była tutaj aż taka duża szpara. I tu zrobiła się szpara między płytkami. No nic, no będę go rozwalał delikatnie, a jak wyjdzie, zobaczymy. Mam nadzieję, że nic się nie stanie. Zrobię to jutro. Może przez noc problem sam się rozwiąże i nie będzie już komina. Teoretycznie nic tu się nie dzieje. A zrobię to jutro, bo już jest godzina 14, a nawet już po 14 jest przepiękne słońce. Przepiękna pogoda. Trzeba sobie zapodać jakiś relaks. No, dużo roboty jeszcze przed tobą. Ale kto wie? Kto wie? Co my tu mamy? Jakieś minus 3. Dzień dobry. Witam w taki mroźny poranek. Trochę wieje wiatr, więc jest
termometrze minus 3, a w rzeczywistości pewnie jest minus 5. Ale już wychodzi słonko. Chyba będzie ładny dzień. A cóż to za sytuacja? Co to za helikopter tutaj tak lata? Wygląda jakby miał zamiar tutaj lądować. Mam nadzieję, że go widzicie. Wracają. Wychodzą na wolną przestrzeń i możliwe, że sobie pobiegną w stronę tamtego lasku. No ruszcie się, bo tu uświergnę. Śliczny ten sprzęt. A przepraszam, jeleń. To są wszystko... To jest 5 jeleni. Ale blisko podchodzą do tamtego domu. Tak, ewidentnie wypłoszył je ten helikopter. I wyszły z lasu. Idą w moim kierunku. Ekstra. Śliczne są. Zobaczcie, to jest chadzięcio. Czarny, taki wielki. No, wypuszczyłem. Tam jest teraz tam drzewie. Kurde, sam go nie widzę. Naprawdę bardzo jestem ciekaw, co to za ślady. Czyżby nam wilk chodził po siedlisku? No są jakieś 30 metrów ode mnie. A, tam jeszcze jedna była, czyli 3 sztuki.
No tak, a z mojej strony to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam na następny odcinek, gdzie będę pewnie rozwalał komin. Dziękujemy. Nie zapomnijcie o tych wszystkich, jak to mówi Odyn, pierdołach. Dziękujemy i dobranoc.